Tak, tak. I w ogóle też było ciekawe, że niektóre osoby próbowały oszukiwać, na przykład dawać mniejsze mhm. napięcie. Tak, tak to prawda. Aczkolwiek te oszustwa, z tego co wiem, to były już po, przy kolejnych odmianach eksperymentu. Przy tym pierwszym, kiedy w pokoju był prowadzący, no on tam był, więc te, te oszustwa się nie odbywały. Zresztą, może właśnie przejdźmy do tak, dobrze, przejdźmy. Właśnie odmian tego Od... mhm. no eksperymentu. To pierwsza odmiana. To było. Czy znaczy, może zacznijmy od tego, że tych odmian, wszystkich, było, było 19, i samego milgrama. Znaczy w sumie 20 razem z tym pierwszym, tak? Czyli przeprowadził 20 różnych odmian tego eksperymentu, sam milgram, gdzie zmieniał różne parametry, żeby sprawdzić, jak one wpływają na to posłuszeństwo. W różnych narodowościach. W Holandii, właśnie, w Hiszpanii, we Włoszech było takie. Ale to nie wiem, czy już milgram, czy na, czy na jego podstawie. Tak, bo w różnych krajach, bo w różnych krajach były przeprowadzane eksperymenty, które były wzorowane na Milgramie. Mm. Natomiast Milgram, z tego co pamiętam, mm. on kontrolował eksperymenty w USA, e, zwłaszcza, że sam mówił, mm. że nie ma sensu jechać do, Niem do Niemiec, tak, tak, bo tak. E, chciał później przeprowadzić ten sam eksperyment w Niemczech, ale kontynuował później na, e, na przykład różnych społecznościach, bo był eksperyment, tak jak mówiłem, ten pierwszy, same mężczyźni, mówię, że eksperyment, w którym brały udział same kobiety. I, I też no nie, nie było tam różnicy. Tak, właśnie. Nie, nie zauważono różnicy, pomimo. Że statystycznej. Było, tak, statystycznie. Mhm. Tak, no więc z tymi kobietami jeszcze to jest. Y są różne badania, bo to było robione w paru krajach W niektórych naprawdę. Tak, ale na razie, Mówi, na razie tak, mówimy tak. o Milgramie. później do tego, co by, bo jeszcze są odmiany tego eksperymentu przeprowadzane w innych, w innych krajach, więc tutaj dochodzą jeszcze różnice kulturowe. Na razie, na razie skupiamy się na Milgramie i, i tym, co on znalazł. Bo tak. tak, w badaniach Milgrama nie było statystycznej różnicy między mężczyznami i kobietami. Różnice natomiast pojawiały się, jeżeli inne parametry się zmieniały. Tak, na przykład ten prowadzący eksperyment był w laboratoryjnym fartuchu, i gdy wypróbowano wersję bez tego fartuchu, gdzie osoba była ubrana normalne ubrania, już tak naprawdę opad procent, mimo że to nie powinno mieć takiego dużo znaczenia. A jednak ten fartuch to jest tak przywiązany z rolą naukowca, zwłaszcza w tamtych czasach, że ludzie od razu wyobrażali sobie, to podnosiło to na rangę tego człowieka. To była pierwsza rzecz. Druga ciekawa rzecz, to była. Lokalizacja. Gdy eksperyment odbywał się na uczelni, a uczelnie były niezwykle szanowane, uczelnie w Stanach Zjednoczonych produkowały elity. Tak, zwłaszcza, że ten eksperyment odbywał się pod patronatem Uniwersytetu Yale, czyli też bardzo znamienitego tak. uniwersytetu, dlatego to też była instytucja, która była szanowana. Tak, ale gdy rolę autorytetu nie przejmowało uniwersytet, tylko przejmowała prywatna firma, to nagle ten procent znowu spadał i to całkiem mocno. Spadło to 18, znaczy prawie 18%. Tak więc właśnie z 65 spadło do 37,5%. To jest bardzo duży spadek. A jeszcze wracając do samego badacza, była odmiana eksperymentu, gdzie badacza zastąpił przypadkowy badany. Dlatego, że chodziło o to, że była jakaś inscenizowana Sytuacja, w której tak naprawdę musiał bardzo szybko z powodów rodzinnych opuścić miejsce, w którym był. I tak. wziął po prostu innego badanego. Ten prowadzący. Tak, ten prowadzący, tak, tak. Wziął innego po prostu badanego, żeby zastąpił go i tam powiedział, co ma mówić, tak dalej. W sensie, yy, żeby było jasne, mówimy tutaj nie o, o badanym jako w eksperymencie, tylko mówimy tutaj o prowadzący. prowadzącym. o eksperymentatorze. Tak, tak, tak. Eksperymentatorze. dokładnie. Wziął tak naprawdę człowieka, który nie był naukowcem, nie miał tego autorytetu naukowego. Ale powiedział, że ja go wyszkoliłem, on wie, co ma mówić. Mhm. Ja muszę po prostu, ja muszę naprawdę uciekać, przepraszam bardzo, i poszedł. To wtedy to posłuszeństwo spadło diametralnie 20% tylko było posłusznych. Więc bardzo, tak naprawdę, to mocno wpłynęło, że odebranie tego autorytetu sprawiło, że tak naprawdę eksperyment opadł niesamowicie że mało kto się już tego trzymał. Czyli uniform jest ważne i ważne jest postrzeganie. Właśnie to miał zbadać eksperyment. Mhm. I rzeczywiście... Można powiedzieć, za mundurem posłuszeństwo sznurem. Tak. Ale to, to mówimy tutaj o stronie właśnie prowadzącej eksperyment, a warto też zobaczyć na drugą stronę, czyli wtedy, kiedy te została, powiedzmy, zmniejszona odległość między uczniem a nauczycielem, czyli kiedy nauczyciel musiał na przykład bezpośrednio razić ucznia. Razić Oczywiście, w cudzysłowie. Wtedy to posłuszeństwo spadło do 30%, czyli już bardzo dużo. Indywidualny kontakt już sprawiał, że to nie było takie odległe, że to było zbyt mocno namacalne, że te emocje były zbyt silne dla tych osób. Oczywiście to mogło też zależeć od tego, jak dobrym aktorem był uczeń. Tak, bo to było <grym> bardzo istotne. Natomiast pytano też. Podchwytliwie trochę z tego, co wiemy, badanych, żeby sprawdzić, czy oni zorientowali się, że to był mhm. aktor. Bo wiadomo, że jeśli taka sytuacja by miała miejsce, należałoby tych ludzi wykreślać z mhm. eksperymentu jako no, nierzetelne źródła. W jednym z wariantów eksperymentów też zrobiono zupełnie odwrotnie że nauczyciel nie widział ani nie słyszał ucznia. To posłuszeństwo wzrosło do 93% czyli tam gigantyczne, po prostu posłuszeństwo, czyli wszyscy praktycznie do końca podwyższali to napięcie. A ciekawe, nie był kiedy... widziany, ani słyszany. Tak, nie tak ani słyszany, tak. tak. Ani słyszany, czyli tak. nie, nie słyszał też tych nagrań. Tak, nie, już nie słyszał nagrań, nie słyszał krzyków. Widział więc, tak. tylko XXX, tam wcisnął. Tak, to, Cyferki idą w górę, tak? Tak, cyferki idą w górę. Krzesło elektryczne robi brr. Tak. Ta, tak naprawdę ta, to się działo. Ale warto zauważyć, że kiedy uczeń nie był widziany, ani słyszany, a co kiedy prowadzący eksperyment nie był widziany, tylko słyszany? Rzeczywiście była taka wersja. No i wtedy rzeczywiście mocno spadało jednak osoby, które dochodziły do wysokich napięć. Tak, i właśnie tutaj pojawił się ten moment, gdzie y, nauczyciele oszukiwali. No bo jeżeli w pokoju z nimi nie było prowadzącego, to oni tak naprawdę oszukiwali, że rażą wyższym napięciem niż mieli. Czyli tak naprawdę oszukiwali, nie podwyższali tego napięcia. Tak, tak. Jeden z ciekawych wariantów był wariant, gdzie nauczyciele mogli sami zdecydować, jaki. Jaką karę będą uczniowi dawać? I wtedy nikt nie przekracza 45 V. Mhm. Czyli to pokazuje, że działali wbrew woli. Gdyby mieli mhm. wyższe brać, tak? Wartości. Tak, 45 V, czyli tego. To, co sami poczuli. Co, dokładnie tak. Czyli byli skłonni dać komuś ten sam ból, którego sami doznali, ale nie wyższy. Ciekawe, jakby zrobili z... Większym napięciem na początku dawanym nauczycielowi. Ciekawe, czy doszliby na przykład do 80. ale... No, no właśnie ciekawe by było, gdyby na przykład dali te 100 Voltów i była na przykład co 10 i na którym tak. momencie by się zatrzymali. Znaczy, Przecież były by takie do... eksperymenty, ale to, takie to warianty, ale to w innych krajach. To w innych krajach, tak, tak. tak. tak, tak. Natomiast jeszcze było oczywiście kilka takich wariantów. Na przykład takim wariantem było to, że nauczyciel nie zachęcał, znaczy, przepraszam, prowadzący nie zachęcał nauczyciela. Tylko dawał wątpliwości. Wtedy bardzo dużo osób po prostu zmniejszało to ciśnienie, przestawało ten eksperyment. I znaczy... Też jak było na przykład dwóch eksperymentatorów niezależnych, którzy ze dyskutowali. To tak. wtedy też bardzo spadał autorytet tego, który chciał, żeby kontynuować. Albo kiedy było więcej niż jeden nauczyciel. Tak, tak samo. Jeżeli był sojusznik. tak? tak. Jeżeli był sojusznik, tego nauczyciela było dwóch, to więcej potrafi się bardziej sprzeciwić. I tak samo, kiedy autorytety były ze sobą sprzeczne, w się sensie ze sobą dyskutowały, tak jak mówię, dwóch prowadzących, też to było oczywiście osłabienie pozycji autorytetu. Tak, natomiast kiedy na przykład właśnie było w sumie jeszcze dwóch nauczycieli poza tym testowanym i, i, i różne były konfiguracje, to też, też były tak. te eksperymenty, zwłaszcza, że dwóch nauczycieli... Kontynuował ten eksperyment, to też działała ta trochę psychologia tłumu i tego podążania za resztą i dopasowania się. Ten konformizm był tam też widoczny. Mhm. Tak. Był też rodzaj eksperymentu taki, że eksperymentator z nauczycielem zamieniali się miejscami. Tak, był taki. To znaczy, tak. że Badany miał tak naprawdę zachęcać tak do prowadzenia eksperymentu, mhm. a eksperymentator wiedział po prostu, żeby naciskać przyciski. No tak. I też y, pamiętam, że to był... Y, Praktycznie wszyscy przerywali. Praktycznie wszyscy przerywali, tak. dokładnie. I jeszcze... Ale warto, warto powiedzieć dlaczego. Wydaje mi się, że dlatego, że to oni zostali postawieni y, jako autorytet. Jako autorytet, jako ci, którzy rzeczywiście decydują o bólu drugiej osoby. Tak, dokładnie. Bo tam ci często mówili, że po prostu wykonywałem rozkazy. No tak, do, jak, do, tak jak. Do, jak no mówił. dokładnie o to chodziło. Dokładnie te zbrodnie. Bo, bo, to, bo, to znaczy, bo to tak naprawdę rozpoczęło to wszystko, właśnie mówiliśmy. Proces Adolfa Eichmana to ta słynna obrona. Eichmana w Jerozolimie. Tak, tak. Ta, ta słynna obrona, że my tylko wykonywaliśmy rozkazy i tak dalej. Coś, co było uznane, że nie jest obroną, a tymczasem ten eksperyment pokazał. Tak, ironicznie, prowadzony przez uczonych najgorzydowskiego pochodzenia, pokazał, że nie, jednak to faktycznie ma sens. Tak, była jeszcze jedna wersja, gdzie nie było aktora, nie było nawet człowieka w roli ucznia, tylko były chomiki. Tak, był taki hmm. też, tak. Gdzie właśnie chciałem tutaj sprawdzić w tym eksperymencie, czy opiekuńcze uczucia potrafią sprawić, że eksperyment zostanie przerywany. I tutaj były zaproszone kobiety, które bawiły się z chomikami i je tak naprawdę głaskały. Po czym tak naprawdę te chomiki już naprawdę były rażone prądem. I okazało się, że nie miało to znaczenia. Tak, że chomiki były no, palone, że tak powiem. Prądem. Może przejdziemy do takich naszych Opinii odnośnie tego. Czy Tutaj mogę jeszcze tylko dodać jedną rzecz, bo to nie jest jedyny eksperyment, który wykorzystywał prawdziwe zwierzęta. Dlatego, że też jednym z takich, z takich wątpliwości, w jakich poddawany był eksperyment miligrama, było to, czy badani na pewno wierzyli. W cierpienie tej drugiej istoty. Tak. I by oni też chcieli zbadać, że co, jeżeli. To, to, to sprawdzenie posłuszeństwa w obecności prawdziwego cierpienia. Więc jakby no, na, na, naprawdę, kiedy myślimy o tym, jakie eksperymenty, jakie były można powiedzieć etyczne bariery, po prostu tutaj przełamywane, to w, cóż, w głowie się nie mieści. No tak, to prawda. Ale do tego przyjdziemy tak. później, bo Marku zacząłeś, yy, więc może kontynuuj. Tak, tak jak właśnie mówi eksperymentator, proszę kontynuować. Dokładnie. Tak. Dokładnie, więc tak. Więc na początku wspomniałbym, że co to mówił jako czwarty eksperymentator, że nie masz innego wyboru, musisz subskrybować. To polecam też się zastosować, ale chciałbym właśnie tutaj moją opinię dać na ten eksperyment. Moim zdaniem, jak wiele eksperymentów psychologicznych nie ma zbyt dużych próbek statystycznych, no jednak bo to, no też nie ma takich finansów, żeby robić tak wielkie eksperymenty. No to ten eksperyment był jednak wielokrotnie powtarzany na różnych grupach społecznych i mi się wydaje, że bardzo dobrze wskazywał te trendy że kiedy rzeczywiście ta, ten procent osób, które raziły, wzrastał, kiedy spadał, kiedy właśnie dodawane były kolejne elementy związane z autorytetem, czy z odseparowaniem od ofiary, no to wtedy wzrastał ten procent, a kiedy były zdejmowane, czyli np. były sprzeczne autorytety, albo był jeszcze jakiś sojusznik, tak, to wtedy, albo był większy kontakt z ofiarą, no to wtedy rzeczywiście trochę spadał ten procent. Tak, znaczy, co warto zauważyć, że wbrew pozorom, te grupy, na których eksperymentowałem i one nie były duże. Raczej chodziło o to, ile tych eksperymentów przeprowadził. Tak. To, to miało duże znaczenie. Ale Aczkolwiek... tak jest w ale w większości wszystkich innych eksperymentów jest tak samo, że, że nie ma takich po prostu statystycznych próbek. Teraz mamy do dyspozycji takie wielkie statystyki, tak? ale kiedyś tak nie było. Dokładnie tak. Natomiast tutaj, co warto zauważyć, Milgram, można powiedzieć, był takim kamykiem, no dobra, może nie kamykiem, biorąc uwagę, jak ważny jest ten eksperyment. Nie, no to jest on, z był, on, on był głazem, który tak, rozpoczął lawinę, ponieważ ten eksperyment był po prostu idealny do replikowania na innym gruncie. I dzięki temu dzisiaj mamy powiedzmy takie potwierdzenie tego eksperymentu, dlatego że tyle było jego powtórzeń, które potwierdziły go. To prawda. Dokładnie, dlatego chciałbym tak zasugerować słuchaczom, że właśnie Ty, słuchaczu, równie dobrze byś podejmował dokładnie takie same decyzje, gdyś był w tym eksperymencie. Miligrama. No i my pewnie. 65% dystansy, z Was słuchaczy. Tak. Ale jakby był jeszcze dodatkowo jakiś tam dodatkowy mundur, albo hmm. jeszcze, y, wiesz, od ofiary, no to wtedy mogło być naprawdę hmm. dużo. dwa szansa. I chodzi o to, że wiedza o tym, że my się w ten sposób możemy zachowywać, dopiero może nas chronić. To, że jesteśmy podatni na wpływ autorytetu, ta wiedza, że jestem podatny, może mnie ochronić. Przed właśnie byciem podatnym. Tak? Dokładnie. Statystycznie tak. dwóch na trzech alchemików doszłoby do końca. Chociaż Ech. muszę tutaj przyznać, że... Ale gdybyśmy byli razem, to. Już A no właśnie, tak. Tak. Chociaż muszę przyznać, że hmm. był też taki eksperyment troepsologiczny na bazie Miligrama, gdzie przedstawiano eksperyment w formie eksperymentu myślowego, gdzie po prostu mówiono, jak to wygląda i pytano ludzi czy się zatrzymują, czy idą dalej, czyli po prostu zadawano takie pytanie za każdym razem, to wtedy wyniki były znacznie lepsze, kiedy to był eksperyment myślowy. Czyli chodzi o to, że jeżeli to nie działo się naprawdę, tylko po prostu gdzieś tam w umyśle tych ludzi, to te wyniki były znacznie lepsze. No wtedy nie byli poddani pod stres. Tak, bo, bo dokładnie, bo wtedy ja to się oczywiście, że się postawię władzę, a oczywiście. Tak, tak mamy takich twardzieli internetowych, którzy niestety w prawdziwym życiu graziliby człowieka prądem do końca. Tak, natomiast hmm. jest też bardzo ciekawe, że jak przedstawia się ludziom, tłumaczy się ludziom eksperyment milgrama, tłumaczy się im, jakie są wyniki, opowiada im się to i pyta się ich, w jakiej grupie by byli. To niemal wszyscy nie. są w tej grupie, która się powstrzymała. No każdy, niestety, ma sobie takie mniemanie, bo nie był właśnie poddany też takim próbom. Tak jak mówiliśmy chociażby o trzeciej fali, odsyłamy do naszego podcastu o tym eksperymencie psychologicznym, no to te młode osoby. Też nigdy nie spodziewałyby się, właśnie od tego zaczął się ten temat tych zajęć, tego pomysłu z tworzenia tej trzeciej fali, że no my nigdy byśmy nie dołączyli takiego totalitarnego systemu, ani nie, nie tworzylibyśmy takich, takich grup, właśnie no, tego typu, tak? Więc właśnie to chodzi, żeby pokazać, że to człowiek jest podatny właśnie na takie wpływy, każdy z nas. I dopiero wiedza o tym może nas przy tym chronić. Dokładnie, bo słuchacze, dlaczego w ogóle omawiamy tutaj ten temat eksperymentów? Poza fakt, że są w ogóle ciekawe dla nas do omawiania, ale też dlatego, że nieświadomość ich wyników, nieświadomość tego, do czego my jako ludzie jesteśmy zdolni, jest szkodliwa. A dzięki temu, że przez nas słyszycie lepsze, jakie są wyniki tego eksperymentu, jak człowiek może się zachować, sami mając tą świadomość i mogąc racjonalnie się zachować, jesteście w stanie zmienić wynik tego eksperymentu, jesteście w stanie się powstrzymać, bo wiecie to. Tak, dokładnie. Ale też właśnie mnie zastanawia taka rzecz, że moim zdaniem, to jest moja opinia, warto by było to sprawdzić, ten eksperyment przeprowadzić jeszcze raz, że wyrazić sytuację, że Przerywamy eksperyment na przykład na tym dziewiątym, powiedzmy, przycisku i dajemy 20 minut nauczycielowi z kawką, żeby w spokoju, w ciszy posiedział i żeby się zastanowił. Wydaje mi się, że też mogłoby to wpłynąć na wyniki, że mimo wszystko ta presja by trochę z nich zeszła, a oni pamiętaliby, gdzieś przemyślając spokojnie, to, że przed chwilą ktoś tam jednak krzyczał z bólu, bo na dziewiątce też już było bolesne. Tak, być może też byłoby to takie podejście, że skoro nastąpił reset stresu ze strony nauczyciela, to mógłbyś też nastąpić reset ze strony ucznia, tak? że a skoro ja wypoczęłem, to uczeń też, więc możemy kontynuować, tak? lecimy dalej. Tak, to mogło być różnie.